Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będę grał teraz w Warzone 2100. Gra jest na licencji open source. Obecnie jest wersja 3.1.0. Gra została spolszczona, usprawniona i chyba minimalnie upiększona. Dopiero co ją pobrałem i link jest podany tutaj. Także przejdę sobie do szkolenia. Grałem w nią 10 lat temu na PlayStation, w sławnym szaraku pierwszej generacji, jaka kiedykolwiek była. I właśnie, misja treningowa. Miła pani mówi nam, co możemy robić. Jest to wyświetlone u góry ekranu. Zbudować platformę wydobywczą. Tutaj, w niebieski. Niebieska kropeczka. Pokazuje, przepięknie. Kurde, uwielbiam tą grę. Możliwości, jakie ona posiada. 3D. Gra została wykonana w 99 roku, ale jak do tej pory... miodzio. Przepięknie, z strzałeczkami się... jeździ po mapce. O, już elektrownia do budowy. Ła, takich rzeczy się nie zapomina. Dobrze, panowie. Nie róbcie jaj. We dwóch. Będzie wtedy szybciej. Aby zwiększyć prędkość budowania, zaznacz drugą ciężarówkę. Im więcej ciężarówek, tym szybciej się buduje. No i panowie, śpieszcie się. Ja sobie to tak elegancko przybliżę. Tu się kamereczką pobawię. Można sobie tak ładnie obracać kamerkę. O właśnie, i w tej chwili mam już elektrownię. Technologię. Spoko, ale nie mam jeszcze tej opcji. Gdzie ona jest? Przesuń kursor nad artefakt. A do tego... O, jest na mapce, tu się pokazało. Śnieg. Na czym ta gra polega? Gra polega na tym, że głupi komputer zwariował, przejął wszystkie głowice nuklearne i dosłownie rozpieprzył świat. I teraz ludzie próbują odzyskać kontrolę nad Ziemią. No i właśnie tak to wygląda, post-apokaliptyczna strategia. RTS, 3D. A, drzewo, nie da się tu zbudować. Dobra, następny też, żeby było szybciej. No i chwila, moment. Będzie centrum naukowe zbudowane. Okej. Mrygający przycisk. Okej, więc wcisnę sobie mrygający przycisk. Inaczej F2. Jak to wygląda? A żeby było śmiesznie, nie działa mi F2. Dobra, więc muszę sobie wcisnąć. I co ja tu mam? Karabin maszynowy. Pierwsza dostępna broń. I teraz jest ona zbadana. Wynaleźliśmy karabin maszynowy. Możemy zaprojektować pojazd. Więc kliknij przycisk projekt. Projekt, klawisz F4. Więc wciskam F4, nic się nie dzieje. Chyba mi tu nie działa. I jest. Zaprojektowany karabin maszynowy. Tu. Okej. Więc... to trzeba zaprojektować. A ja mam zaprojektowane. Co jest grane? Aha. Niemożliwe. No dobra, jest kadłubek. Są kółeczka. Kto to widział czołg na kółkach? Ale oczywiście w tej grze, na początkowej fazie, są czołgunie z kółeczkami. Jeszcze
Jeszcze pewnie całymi gumowymi, żeby nie pękały. Okej, mam. To co, mam dwa takie same pojazdy. No to... Czas usunąć. Okej. Aby skończyć twój projekt, wciśnij przycisk zamknij. Mrygający przycisk buduj. I fabryka. I teraz będzie się działo, ponieważ fabryka da nam dostęp do tych przewspaniałych, żmijowatych pojazdów na kołach. Nie, tu. Oznacz prawe myszki, tak, lewym. Dwóch zbiórki. Tak, pamiętam doskonale. Można sobie przestawić, gdzie się chce. Można nawet go postawić w bazie wroga, także każda wyprodukowana jednostka może nawet do bazy wroga pojechać. Ha! I tu chcę mieć punkt zbiórki, ponieważ nie wiem, gdzie mam prawa. Tak. I pięć pojazdów, budujcie się. I teraz przyspieszę grę. Cyk! Presja czasu zakończona. Powróciłem. Mam 5 ekstra czołgusiów na kółeczkach. Także zastanawiałem się, w jaki sposób mam zdobyć tą pierwszą misję i klikam. Nie działa. To jest tutorial, więc nie wiem czasem, czy nie będę musiał sobie przycisnąć gdzieś i sobie pojechać daleko. Także tu mam takie dziwne rzeczy, więc pojadę do góry. Jedźcie do góry. Albo nie. Każdego wyślę w inną część mapy. Oczywiście można grupować. Fajne było grupowanie. X, kółko, kwadrat, trójkąt. Na konsoli Sony PlayStation. Zwanej Szarak. A tutaj najzwyczajniej nie wiem, jak to się robi, ale się dowiem. Dobrze, więc gdzie jest pierwsza misja? Pierwsza misja, znajdź się. No i co z moją pierwszą misją? Na to wygląda. Że obecny samouczek pokazuje tylko, jak zajmować się budynkami. Co robić, jak, gdzie, po co, na co. Czyli takie typowe wprowadzenie. W wersji konsolowej, w pierwszej wersji, tej, która właśnie była wydana na konsolę, był samouczek. Ale bardzo rozbudowany. Tu wszędzie byli wrogowie. Różni, dziwni, mniejsi, więksi. O kadłubkach Viper. Tutaj zostało to przetłumaczone na żmije. Dobra. Nic tu nie zrobię.
Wychodzę. Gra jednoosobowa, nowa kampania. Start nowej kampanii, właśnie. Jest gra właściwa. Tak nam samouczek powiedział. Budujemy, budujemy, budujemy. Żeby było zabawniej. Czemu tu centrum? Stawiam tutaj kwaterę główną. Ponieważ z przyczyn strategicznych ona tu będzie ustawiona najbezpieczniej. Jest, rozpoczęcie odprawy. O, nie działa. Właśnie. Śmieciarze zbliżają się do naszej bazy. Ochroń bazę, następnie zniszcz obozy śmieciarzy. No właśnie. Ekstra. Tak. Właśnie, w tym momencie rozpoczyna się walka. Tu jest jeden obóz. A ten co, nie zamierza tego ukończyć? Dawaj go tutaj. Ty masz pracować. Więc tak, na dzień dobry. To się przyda. Poza tym muzyka z tej gry jest bardzo fajna. Projekt, mam projekt, mam projekt. To usuń. Po co mi dwa Vipery? Żmiję, przepraszam. To już jest wersja spolszczona. Elektrownia jest. Czemu ja chcę robić drugą? A, ty chłopcze, buduj fabryczkę. Tutaj. Jeśli ktoś nie grał w tą grę, to później jest niesamowita rozpierducha. Bardzo dużo się dzieje. Tutaj oczywiście sobie eksploruję. Exploring, części mapy są niedostępne. Wydaje mi się jeszcze nie w tej chwili. Co ty jeszcze możesz tu zbudować? W sumie to nic. Tyle jak na razie jest. Tyle co mam, jak na razie wystarczy. Punkt zbiórki oczywiście tutaj. O, pomóżcie mi. Jedziemy, rozwalamy śmieciarki. Nie tak dużo, jeszcze cztery. Kolejna fajna sprawa, która tutaj się pojawia, jest opcja komendy. Właśnie, dwa razy prawy myszki. I tutaj można ustawić, jak ma się dany pojazd zachować, bądź dana grupa pojazdów. I oczywiście można je zwrócić na przetworzenie. Czyli zniszczyć, odzyskać trochę surowców, jak na przykład są uszkodzone. I dzięki tej metodzie, dodatkowo, pojazd, który został przetworzony, który miał doświadczenie, przenosi zdobyte doświadczenie na pojazd nowo zbudowany. Przez to można uważać, bo można wcisnąć doświadczenie innym pojazdom nieprzeznaczonym do tego. Wow! To rozwalcie. Wierzę, wierzę, wierzę. Zbieraj i beczki z olejem, z ropą. No i trzęsienie terenu. No i teraz właśnie się pole naftowe pali. Co to jest? Utwardzone pociski karabinu. Dawaj. Przy
przydałoby się coś do naprawy, no ale no niestety nie da rady. Także wróć na przetworzenie, niech następny kolega, który się zbuduje po tobie. Tutaj na razie nie będziesz nam potrzebny. Tu, grupa tu. Jedna ciężarówka w to mi. Nie można budować, płonie ropa. No to i tak przyjedź tu, jak skończy się palić. Już. Wciski karabin, no. Dawaj, wszystkie ulepszenia, wszystkie będę budował, wszystkie. Chyba z tych będę. Ty się cofnij do tyłu kolana. Się porwałem. Wracaj, a ja buduję dwa następne. Gdzie on jest? I tutaj są obozy śmieciarzy. Tu jest jeden. Gdzie następne? Następne są gdzieś tu, w tej okolicy. Ale ja zapraszam do spróbowania sił w tej grze. Jest naprawdę bardzo fajna, stara. Jeśli ktoś nie grał, niech spróbuje. Pojazd można rozbudować w miarę czasu na naprawdę bardzo fajny poziom. I nie jest to czołguń na kółeczkach, tylko można stworzyć naprawdę potężną maszynę. O, zrobiło się. Okej, dawaj. Jak widzicie, doświadczenie powróciło. Także ja zajadę od tej strony. Oczywiście jak ktoś chce się pobawić, pobudować, zdobyć doświadczenie, to polecam to zrobić w pierwszej misji. A to już nie zdradzę dlaczego. To jest bardzo ważny aspekt gry. Dobra, oddawaj ropę. Dobrze, gdzie jest mój... Jesteś uszkodzony? Nie. Wyjedźcie tu. Oho, kolejny chociaż. Wspaniale. Tu zostańcie na razie. Niech inni zdobędą to doświadczenie. I widok. Widok jest przede wszystkim o tyle fajny, że w miejscach, w których nie mamy żadnych budynków, żadnych pojazdów, jest zacienione. I dopiero, gdy jakiś dany pojazd, jakiś budynek widzi, jeśli jakiś pojazd albo przeciwnik znajdzie się w polu widzenia danego budynku bądź pojazdu, wtedy jest on dopiero widziany. Czyli przez tę część on może się przeczmychnąć. Dobrze, także kończę w tym miejscu prezentację tej gry. Podaję jeszcze raz link tutaj, skąd można ją pobrać za darmo. Także dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie!